Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witam Państwa i pozdrawiam serdecznie w nowym miesiącu roku pańskiego 2024. Jest to piąty miesiąc tegoż roku, miesiąc, o którym mówimy, że jest najpiękniejszym, najcudowniejszym. Oczywiście myślę, że mamy rację mówiąc w ten sposób o takim miesiącu, bo to jest przede wszystkim, proszę Państwa, miesiąc wiosny, miesiąc życia, miesiąc miłości. Jest to miesiąc pierwszych komunii świętych, jest to miesiąc matur, a nade wszystko jest to miesiąc poświęcony Matce Bożej. Zobaczcie Państwo, mamy w tle obraz Matki Bożej nieustającej pomocy. Oddajemy jej cześć zawsze, w każdą środę poszczególnych tygodni, a myślę, że w tym miesiącu, który rozpoczęliśmy kilka dni temu, prośmy ją o to, żeby ona była tą nieustającą pomocą w realizacji tego wszystkiego, co nam ten miesiąc proponuje, a więc żeby ona była obecna wśród dzieci, które przyjmują pierwszą komunię świętą, żeby ona obecna była wśród młodych ludzi, którzy zdają egzamin dojrzałości, a w zasadzie, którzy rozpoczną tego rodzaju zadanie, realizację tego zadania, życiowego zadania już 7 Maja, żeby ona jako nieustająca pomoc, ona jako stolica mądrości, żeby swoją obecnością wzmacniała, oświecała i wypraszała to wszystko, co jest potrzebne, czy dla dzieci, czy dla młodzieży, czy proszę Państwa, dla nas wszystkich. Chcemy, żeby ten miesiąc maj był naprawdę cudownym miesiącem i żebyśmy oddali jej cześć tak, jak tylko potrafimy i naszym sercem, i naszym życiem, i naszym uśmiechem, i naszymi problemami, i tym wszystkim, co stanowi naszą doczesność. Proszę Państwa, dzisiaj niedziela, jest to szósta niedziela wielkanocna, jak powiedziałem, jest to pierwszy dzień miesiąca maja i właśnie dzisiaj nasze siostry i nasi bracia prawosławni obchodzą święta wielkanocne według kalendarza juliańskiego. Oczywiście jest trochę taki poślizg czasowy, bo w święte, że tak powiem, w wydaniu katolickim mieliśmy pod koniec miesiąca marca, a tymczasem właśnie dzisiaj nasi bracia i nasze siostry, jak powiedziałem, obrządku prawosławnego wschodniego czczą Chrystusa Zmartwychwstałego i wołają tak, jak my wołaliśmy kilka tygodni temu, Alleluja, Jezus żyje. Łączymy się ze wszystkimi, którzy świętują Chrystusa Zmartwychwstałego według obrządku wschodniego i życzymy, drodzy Państwo, drogie siostry, drodzy bracia, żeby Chrystus Zmartwychwstały dla nas wszystkich był mocą, żeby był dla nas wszystkich nadzieją i żeby był dla nas wszystkich właśnie tym zwycięstwem, którego my tak bardzo potrzebujemy, zwycięstwem nad piekłem, nad szatanem i nad tym wszystkim, co stanowi właśnie to zło, które my często produkujemy wtedy, gdy troszeczkę, że tak powiem, zagapimy się albo gdy odchodzimy od Boga, gdy odchodzimy od Niego, Chrystusa Zmartwychwstałego. Kochani, drodzy Państwo, no właśnie, niech ten Zmartwychwstały będzie obecny przez cały czas, nie tylko w Kościele prawosławnym, tylko w Kościele katolickim, ale w ogóle wśród nas ludzi wierzących Jemu i wierzących w Niego. Poza tym też warto zauważyć, że od dzisiaj za tydzień będzie też bardzo ważna niedziela, mianowicie będzie to niedziela wstąpienia Pańskiego. Zakończy się okres tak zwany chrystofaniczny, ale jeszcze nie zakończy się okres wielkanocny. Taki okres wielkanocny zakończy się za 2 tygodnie, a będzie to 19 maja, zakończy się niedzielą zesłania Ducha Świętego i wtedy już rozpoczniemy tak zwany okres zwykły, perannum. Kochani, no właśnie okres wielkanocny, tak wiemy, tradycyjnie też czas Wielkanocny. Jeżeli ktoś jeszcze nie spełni tego obowiązku, bardzo proszę, zróbmy to jak najszybciej. Mamy jeszcze 2 tygodnie. Myślę, że te 2 tygodnie pozwolą na to, żebyśmy do tego obowiązku podeszli poważnie i żebyśmy potraktowali ten obowiązek także poważnie. Drodzy Państwo, drodzy telewizorowie, gdy będziemy, bo przecież gdy byliśmy w kościele dzisiaj, w niedzielę, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak mnie umiłował Ojciec, jak ja was umiłowałem, trwajcie w mojej miłości, jeżeli będziecie zachować moje przykazania i będziecie trwać w mojej miłości, tak jak zachowałem przykazanie Ojca mojego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość moja była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje za swoich przyjaciół.
Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazywam was przyjaciółmi, albowiem uznajmiłem wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, przeznaczyłem was na to, abyście szli, owoc przynosili, by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek poprosicie w moje imię. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Kochani, no właśnie, przykazanie miłości, czyli miłość najważniejsza w życiu. Jest miłość, nie chodzi o to, żeby mieć srebro lub złoto, jak to powiada jedna z piosenek ludowych, lecz żeby kochanym być, lecz żeby kochany być. Właśnie ta miłość, bez której my nie wyobrażamy swojego życia, ta miłość, która zrodziła nasze życie. Przecież my, proszę Państwa, jesteśmy owocem miłości rodziców, naszych rodziców. I właśnie Chrystus dzisiaj staje przed nami i mówi nam, że najważniejsze przykazanie to przykazanie miłości. Po tym poznaję was, że jesteście moimi uczniami, jeżeli jedni ku drugim miłość mieć będziecie, to właśnie po tym poznaję mnie, po udziale w jakichś tam modlitwach, owszem, one są bardzo ważne, nie poprzez to, że chodzimy do kościoła, to jest też bardzo ważne, że uczestniczymy w Mszy Świętej, to jest też bardzo ważne, to jest fundament, ale najważniejsza, najważniejsza jest miłość. Po tym poznaję was, że jesteście moimi uczniami, jeżeli jedni ku drugim miłość mieć będziecie. Kochani, Chrystus też dzisiaj podkreśla, jaka to jest miłość największa, nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje za swoich przyjaciół. Właśnie Chrystus jest tym, który oddaje swoje życie za nas, a więc jesteśmy Jego przyjaciółmi. Jesteśmy dla Niego najważniejszymi. Jeżeli On pojawił się na ziemi, to pojawił się na ziemi z miłości do nas. Jeżeli On umiera na krzyżu, to umiera z miłości do nas. Jeżeli odchodzi do nieba, o czym następną niedzielę, to odchodzi z miłości do nas, żeby tam dla nas przygotować nam miejsce. Odchodzę, żeby przygotować nam miejsce. O tym, kochani, usłyszymy w następną niedzielę. Módlmy się o to, żebyśmy byli ludźmi miłości, żeby ta miłość, która jest fundamentem wszystkiego, co czynimy w naszym życiu, żeby ona nie ustawała i żeby to nie była tylko miłość słowa, nie tylko uczucia, ale żeby to była nasza postawa, nasza codzienność, nasze życie, właśnie to życie, które jest życiem ludzkim, które jest życiem wynikającym z nauki Chrystusa, wiary w Jego Ewangelię i wiary w Niego i wiary Jemu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień. A dzieci pierwszokomunijne, maturzystów, jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam. Niech Stolica Mądrości będzie z wami wszystkimi. Zostańcie z Bogiem.